Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Potem dochodzi, potem dziecko już samo zaczyna pytać o różne rzeczy, tak? Już obserwuje świat, widzi, co w tym świecie się dzieje, więc jakoś zaczyna pytać na przykład. No i tak, wtedy dochodzi to, jak ci dorośli, rodzice, opiekunowie, jak na to reagują. Czy odpowiadają na pytania tak, jak umieją, a jeśli nie umieją, to na przykład szukają jakiejś wiedzy i starają się odpowiedzieć, tak? Czy może zbywają temat i w ogóle nie chcą się tym tematem zajmować i tworzą wtedy taką atmosferę. No to jest tak, to są takie dwie rzeczy, no bo jedna rzecz to jest taka, że dziecko nie dostaje wiedzy, w związku z tym no nie buduje sobie jakiegoś poznania świata w tym obszarze i to jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz, uczy się, że ja nie ze wszystkim mogę przyjść do rodziców czy opiekunów, a są też takie tematy, które właściwie nas tak oddalają od siebie, więc lepiej ich nie poruszać, tak? No i znowu, i to ma przełożenie potem znowu na relacje, tak? Czy ja mam zaufanie na przykład w wieku nastoletnim do rodziców i mogę do nich przychodzić? Czy już mam taki przekaz, że no tak, my się tutaj niektórymi rzeczami nie zajmujemy, więc tym też się nie będę zajmować. Ten fundament, ten absolutnie fundament jest budowany w tym pierwszym okresie życia i oczywiście no, potem gdzieś można go zmieniać, choć ta zmiana może być jakoś trudna, ale tak, baza, fundament powstaje w pierwszych latach życia, kiedy my naprawdę jeszcze absolutnie nie mamy takiego przełożenia ani w umyśle rodziców, a tym bardziej w umyśle dziecka, to nie ma w ogóle przełożenia tak. na seks mhm. już, tak, czy na jakiekolwiek erotyczne treści. To w ogóle nie. Co właśnie pokazuje, jak ważne w naszym procesie takiego kształtowania się jest to, co dzieje się z naszym ciałem, tak? Jak inni reagują na to ciało, jak ja z tego ciała korzystam, jak to ciało jest i zachowania moje, jak są interpretowane przez innych. No i to ja jeszcze też tylko dodam, że no w tym kontekście to jest tak, jak ty mówisz, że to ma przełożenie nie tylko potem na sam seks, jak on wygląda albo nie wygląda, czy jest, czy go nie ma, jak my się z tym czujemy, ale w ogóle na relacje, tak? Jak my wchodzimy w te relacje, jak budujemy związki, tak? Czy zdradzamy, czy nie zdradzamy. To wiesz, to nam się wydaje tak, że no tak, no to albo jest się dobrym człowiekiem i się nie zdradza, albo jest się złym człowiekiem i się zdradza, bo trzeba mieć kręgosłup moralny. No jasne, no dobrze jest mieć kręgosłup moralny, chociaż to są puste słowa. Bo to nie jest tak, że ja sobie popatrzę w lustro i powiem, okej, to ja chcę być taka. No, mogę potem jakoś wykonywać kroki ku temu, żeby taka być, ale to się dzieje gdzieś już dużo wcześniej. I czasem takie samo powiedzenie sobie, że ja czegoś nie chcę albo coś chcę, to jest za mało. Zobacz w kontekście na przykład zgody. Tak? Dużo się teraz mówi o tym, że jak bardzo zgoda jest ważna, że zgodę można wycofać. To jest absolutnie wszystko prawda, ale jeżeli weźmiemy osobę, która w wieku, w dzieciństwie nie była słyszana, jej granice były przekraczane, tak? Kiedy zmieniała zdanie w różnych drobnych takich rzeczach, no nie wiem, spotykała się ze złością jakąś, tak? No to ta osoba nagle w wieku dorosłym nie stanie się osobą, która sobie powie, aha, to ja w takim razie powiem nie i albo powiem tak i to wszystko. No, w ogóle nie, bo żeby dotrzeć do tego momentu, w którym ja mogę taką decyzję podejmować, no to tam jest jeszcze, może być cała masa rzeczy takich w ogóle nieuświadomionych. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.